Cześć, z tej strony Oskar i witam w moim retro pokoju. Właśnie dzisiaj mija okrągłe 10 lat, kiedy wstawiłem pierwszy film na moim kanale Retroarchiwizacja, także okrągłe urodziny, 10 urodziny. No i czas na małe tutaj podsumowania i wspomnienia i co planuję w dalszej przyszłości na moim kanale. Parę rzeczy tutaj dzisiaj opowiem. Przez te 10 lat nagrałem prawie 2000 filmów na moim kanale, łącznie z livestreamami, transmisjami na żywo, które też kiedyś na moim kanale były bardzo częste. Mam w tym momencie 7700 subskrybentów, także myślę, że ta liczba rośnie i niedługo będzie 8000. No i czas na jakieś takie tutaj podsumowania. Pierwszym filmem, który wstawiłem i który już wspominałem o nim wiele razy na innych moich nagraniach, który zmotywował mnie do nagrywania kolejnych właśnie filmów. I ogólnie myślę, że ta cała akcja, nie tylko w moim przypadku, ale spowodowała takie zainteresowanie się retro w Polsce. Może przejdźmy do rzeczy. No, w 2014 roku została ogłoszona zbiórka na reaktywację magazynu Secret Service. No wiemy, że to się później zakończyło aferą i wyszły tylko dwa numery, a później to się przekształciło w Pixela, który no w tym roku właśnie został zlikwidowany, ale wiele osób właśnie dzięki temu zaszczepiło w sobie właśnie ducha retro i zaczęło wracać do tych gier, zaczęło kupować te gry, zaczęły powstawać grupy na Facebooku o retro. Kilka lat później ja założyłem największą grupę, która w tym momencie ma ponad 77 tysięcy osób. Polska scena retro, ale do tego jeszcze być może zaraz wrócimy. No to był taki zastrzyk, który spowodował u mnie i u wielu innych osób właśnie powrót do tych złotych lat gier. Konsol, komputerów, właśnie kolekcjonowania, zbierania. No i właśnie ja nagrałem wtedy film, na którym pokazuję to, co dostałem z tej zbiórki, czyli magazyny Secret Service razem z koszulką, którą zresztą mam do tej pory i czasami ją zakładam, gdy robię właśnie przegląd prasy. I to był taki, mówię, zastrzyk i po tym filmie zacząłem nagrywać kolejne. Początkowo plan był taki, że będę na moim kanale po prostu przed kamerą pokazywał różne elementy mojej kolekcji, czyli jakąś rzadką grę, rzadką konsolę, rzadkie czasopismo i tak dalej, ale z czasem, gdy zacząłem to nagrywać, to ludzie prosili, domagaliście się sami w komentarzach, żebym nagrywał gameplaye, żebym opowiadał coś więcej o grach, żebym w końcu też się pokazał przed kamerą, bo na początku nagrywałem to, tak jak przed chwilą powiedziałem, to co leżało przed kamerą, aż w końcu zacząłem pokazywać swoją twarz, opowiadać i tutaj uczestniczyć. No i po prostu zaczęło to się kręcić w dalszym ciągu, aż w końcu zaczęli ludzie mi mówić w komentarzach, że może bym livestreamy robił. I zacząłem robić te livestreamy i było ich kilkaset czy kilka tysięcy. No myślę, że raczej, no i skoro filmów mam nagranych prawie 2000, no to myślę, że tak pół na pół to są filmy, a pół to są livestreamy. Można to byłoby sprawdzić, ale komu by teraz to się chciało. No było trochę tych livestreamów i spędzaliśmy ten czas razem. Do livestreamów myślę, że wrócę, gdy ukaże się GTA 6. Bo no, myślę, że teraz tutaj mogę pokazać, przy GTA 5 na tych livestreamach było bardzo przyjemnie, bardzo ciekawie i bardzo śmiesznie. No my próbujemy to podpalić. Samochód. Strzelaj, bo benzyna przecież się uladnia. No wiem. O, przypaliło. Dobra. Się. Czekaj. Dawaj do auta. Czekaj, szybko. Ja chcę zobaczyć. Chodź do auta, bo cię znowu coś uderzy. Nic nie uderzy. Nara. No nie wiem, czy to wybuchnie. Przekonany, nie? O, 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 o! Opona wybuchła! Ojej! O, i samochód wybuchł! Spóźniony zapłon, ale wybuchł. Żyjecie? Ty się palisz! Ty się palę! Czemu ja się palę?! Jeszcze wsiadł do samochodu podpalony. Czemu ja się paliłem? Przecież ja wcześniej się nie paliłem. Ale jak? Ale jak się hajcowałeś? Zgasł jak trzasnął drzwiami, ale na filmiku będzie nawet nie widać. To był samozapłon, widziałem to na kanale Discovery. Przez te 10 lat podczas livestreamów zbieraliśmy również donaty, dzięki którym udało nam się kupić parę tutaj ciekawych rzeczy. Między innymi Sega Dreamcast,
o której marzyłem od wielu lat. Pojawiły się filmy właśnie na moim kanale z Sega Dreamcast, ale jeszcze będą kolejne, także żeby nie było, że ja tej konsoli nie mam, bo mam cały czas tę konsolę. Kupiliśmy wiele gier na PlayStation 1, na PlayStation 2. Dużo osób wysłało mi prezenty w formie paczek. Dostałem tych paczek, to swego czasu dostawałem chyba kilka w tygodniu. Nie wiem, czy pamiętacie. Ja oczywiście bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mnie przez te 10 lat obdarowywały. Ale to też nie tylko tak, że dla mnie to było, że ja sobie to zostawiłem i to jest tylko dla mnie. Ja starałem się zawsze te gry pokazywać, prezentować, nagrywać o nich filmy. Sporo osób wysłało mi na przykład gry na Pegasusa albo różne Pegasusy. Mieliśmy Pegasusy, klawiaturki, mieliśmy jakieś FanStation 3. Ja do tej pory mam te konsole i one czekają na swoje dalsze losy, żebyśmy jeszcze raz do tych gier wrócili. Na przykład jeden z moich widzów kiedyś mi wysłał kilkadziesiąt kartridży na Pegasusa, to Rantalon wysłał. Też bardzo Tobie dziękuję i wszystkim innym osobom. To jest nie sposób wszystkie te rzeczy wymienić, bo ten film musiałbym przygotowywać po prostu tygodniami, miesiącami, sprawdzać kto kiedy mi co wysłał i każdą z osób tutaj wymieniać i jej dziękować. Dlatego no, bardzo wszystkim osobom dziękuję, że ten kanał dzięki Wam się rozwinął, bo ja to robię nie tylko sobie, ale też i dla Was, po to, żebyście Wy też mieli co oglądać. Teraz regularnie wstawiam filmy w każdą sobotę o godzinie 9. Dzisiaj jest wyjątek, bo dzisiaj jest niedziela, ale tylko dlatego, że właśnie dzisiaj wypada właśnie te dziesięciolecie kanału, więc wczoraj nic się nie pojawiło. No i ja to robię nie tylko dla siebie, ale również i dla Was. Myślę, że największym sukcesem tego kanału jest zbiórka, którą zrobiliśmy właśnie też w formie donate'ów, gdy robiłem live streamy na Poloneza, czyli zebraliśmy 3000 zł na samochód i dzięki temu powstał drugi kanał. Jeśli ktoś być może jeszcze tego nie wie, ale myślę, że wszyscy się orientujecie, to ja mam jeszcze drugi kanał dzięki temu, właśnie dzięki tej akcji na Poloneza, Moto Retro Press, tak się nazywa ten kanał. I dzięki właśnie tutaj akcji na retroarchiwizacji, tam pokazuję wszelkie naprawy, przygody z tym Polonezem. Tam już też jest chyba ponad 1100 filmów nagranych z moim Polonezem i wtedy jeszcze dokupiłem dwa inne Polonezy. Nagrywałem różne zloty, inne samochody klasyczne z lat 70., 80., 90., różne maluchy, syrenki, Warszawy, Żuki, Nyski i tak dalej, i tak dalej, tak? Także też tam jest co oglądać. Także bardzo też wszystkim osobom tutaj dziękuję i kłaniam się za to, że mogliśmy kupić tego Poloneza. No to dzięki Wam, ja też się odwdzięczuję. Macie tysiące innych filmów za darmo do oglądania o Polonezach na drugim kanale. Także z jednego kanału powstał drugi. Także to jest, uważam, no, jeden z największych tutaj sukcesów tego kanału i też przemiana w moim życiu, bo dzięki temu nauczyłem się wiele rzeczy. Chociażby zrobiłem w końcu prawo jazdy, chociaż nigdy nie planowałem tego robić, bo uznawałem, że skoro mieszkam w centrum, to wszędzie mogę chodzić na piechotę i samochód mi nie jest potrzebny, wszędzie mogę dojechać pociągiem i tak dalej, i tak dalej. Ale dzięki samochodowi to teraz zwiedziłem jeszcze więcej miejsc w Polsce i za granicą, przecież i byłem tym Polonezem i nagrywałem filmiki dla Was. No i dzięki temu właśnie mogłem pojechać w różne miejsca tym samochodem i nagrać coś tam, tak? Na przykład tam, gdzie nie dociera jakiś autobus PKS czy PKP, jakiś pociąg, tak? Także nauczyłem się też dużo różnych rzeczy naprawiać. Może nie jestem tak dobry jak mechanicy, bo nie jestem w ogóle mechanikiem, ale różne rzeczy nauczyłem się odnawiać, czy coś rozkręcać, czy coś właśnie naprawić, skleić i tak dalej. No. Także to też mi się bardzo w życiu przydało. Jeśli obserwujecie mój kanał, to na pewno też wiecie, że bardzo często pojawiają się tutaj różne czasopisma, które kupuję, kolekcjonuję. No mam ich bardzo, bardzo dużo. Jestem, myślę, że jednym z największych pasjonatów czasopism właśnie, jeśli chodzi o gry komputerowe, konsolowe w Polsce. No jest jeszcze parę osób, które się tym zajmuje w Polsce, ale ja myślę, że tego też mam bardzo dużo i pielęgnuję to. Mam większość numerów tych czasopism, które wychodziły w latach 90. i na początku lat 2000. Brakuje mi jeszcze troszeczkę
numerów do kompletu PSX Extreme, ale to też mi pomagaliście i sporo numerów dzięki Wam udało mi się nabyć, zdobyć. Sporo numerów też dokupiłem. Mam komplety na przykład PlayStation Plus, PlayStation Plus, PlayStation Magazine, PSX Fan, Reset, Click. Co tam jeszcze? No pewnie jeszcze by coś się znalazło. No. Na przykład nie mam wszystkich numerów GameStation, które redagował na przykład Retro Sector. No mam tam trochę numerów, nie mam kompletu. No co jeszcze? Zerkam tutaj w moje tutaj czasopisma. Mam wszystkie numery gier komputerowych, wszystkie numery PC Gamera. No i na pewno coś by jeszcze się tutaj znalazło. Myślę, że obok jeszcze PlayStation magazynu było jeszcze Total PlayStation. No, myślę, że mam tego całkiem sporo. Jeszcze wszystkie numery Secret Service, także zawsze staram się, gdy pokazuję jakąś grę, na przykład na PlayStation 1 czy na PlayStation 2, staram się odszukać artykuł właśnie w tych czasopismach, żeby pokazać, jakie wtedy były właśnie recenzje, jaki był odbiór, jaka była ocena i opinia właśnie autora tej recenzji, redaktora, który wtedy pisał, żeby to się do czegoś przydawało. Również dzięki mojej tutaj działalności udało mi się pomóc przy wydaniu reedycji PSX Fana z 1998 roku. Dwa pierwsze numery już się ukazały i prawdopodobnie w przyszłości ukażą się numery kolejne. Prawdopodobnie będzie to numer trzeci i czwarty z 1998 roku. No bardzo się cieszę, że też właśnie dzięki mojej wiedzy i moim umiejętnościom numer pierwszy i drugi właśnie udało się zremasterować. Można je kupić. Jeśli ktoś jeszcze tego nie wie, to zachęcam, żeby sobie kliknąć, wejść na stronę www.retronix.eu i tam są dwa pierwsze numery do kupienia. Także też się cieszę, że jakiś taki pewien wkład, drobny wkład też w to miałem. Również przez ostatnie lata, jak pewnie zauważyliście, dostaję różne paczki z zagranicy z różnymi konsolami, grami, które właśnie później można kupować. Także też, to też jakiś wpływ mój kanał na to ma, że jest tak jakby tutaj dostęp do tych gier. Możecie to też sobie gdzieś tam na Oliksie czy Allegro kupić. Również ostatnio czasopisma dostarczamy Wam. Między innymi Retro Gamer, między innymi Edge, między innymi właśnie jakieś specjalne wydania typu Big Book of Nintendo, The Book of Mario i wiele innych jeszcze czasopism. Także też ten kanał się przyczynił do takiej tutaj popularności czasopism zagranicznych, że możecie to, no dzięki nam tutaj, dzięki naszej tutaj działalności, nie tylko mnie, ale tych osób, które mnie tutaj wspomagają i wspierają właśnie tam z zagranicy, wysyłamy Wam to. Także jeśli ktoś z Was jeszcze też chciałby właśnie jakieś czasopisma mieć, co miesiąc właśnie dostarczamy Retro Gamery. W tym momencie właśnie robimy zapisy na numer październikowy. W tym miesiącu będzie to numer z przeglądem gier z serii Ridge Racer, ponieważ w tym roku obchodzimy 30-lecie PlayStation i pierwsza część Ridge Racer właśnie wyszła w 1994 roku na pierwsze PlayStation. To była pierwsza gra, która wyszła w Europie i w Ameryce. W Japonii to była jedna z kolejnych gier, bo tam w Japonii to troszeczkę jest inny rynek. Ale na początku, jeszcze w 1993 roku ta gra wyszła na automaty. No i w tym najnowszym numerze jest przegląd całej serii Ridge Racera. No i na koniec tego filmu może takie podsumowanie i wysnucie planów. Co dalej? No myślę, że dalej będziemy to kontynuować. Oby to następne 10 lat udało się tutaj razem spędzić. Bo ja jestem z tego bardzo dumny i jestem z tego bardzo zadowolony, że ten kanał tak bardzo się rozwinął i nie było żadnych tutaj przestojów. Cały czas przez te 10 lat coś nagrywam, wstawiam, publikuję, interesuję się tym. Nie mam żadnych tutaj, nie jestem sezonowcem, tak jak też niektórzy tak mają, że interesują się tym przez, nie wiem, tydzień, przez miesiąc, czy nawet pół roku, czy rok, a później to rzucają w kąt i wyrzucają albo sprzedają. Po prostu to jest moje życie, jak to można powiedzieć, przez retro, przez życie razem z retro, o tak bym to powiedział. No i co dalej? Myślę, że regularnie w każdą sobotę również o godzinie 9 będą się pojawiać
kolejne odcinki. Myślę, że najlepiej mi wychodzi nagrywanie Pegasusa i PlayStation 1, no ale mam przecież na przykład jeszcze inne konsole, przecież mam jeszcze Sega Saturn, Sega Mega Drive, przecież mam sporo gier na PC-ta, które czekają. No myślę, że będę regularnie też coś o czasopismach nagrywał, gdy coś nowego wyjdzie. No i czekamy na te GTA 6, mam nadzieję, że to będzie w przyszłym roku, bo oficjalnie tak się mówi, że, znaczy na trailerze była oficjalnie data 2025, ale nieoficjalnie się mówi, że ta gra ma być przeniesiona, premiera ma być przeniesiona na 2026 rok. Oby nie, bo kupiłem te PlayStation 5 i powiem Wam szczerze, że nie gram na nim. Nie gram na nim, moja dziewczyna na nim gra. Na przykład teraz będzie sobie kupowała, bodajże chyba 8 października wychodzi remake Silent Hill 2, no to niech ona sobie pogra. Być może nagramy jakiś film, ale zobaczymy. Na przykład ostatnio kupiła Star Wars Outlaws, to chyba tak się nazywa. No i wiele jeszcze innych tytułów, na przykład niedawno grała w Stellar Blade. No ale to nie są retro gry. Ja tę konsolę mam. GTA 6 też nie jest retro, ale jest na tyle, myślę, że ważną grą. Na to wszyscy czekają już od 10 chyba lat, tak? Tak jak mój kanał, czyli więcej chyba nawet, tak? Chyba od 11 już chyba, tak? Chyba w 2013 GTA 5 wyszła chyba, tak? Że myślę, że to jest GTA 6 na tyle ważną grą i prawdopodobnie w moim życiu już ostatnim GTA, bo jeśli wyjdzie być może GTA 7 kiedyś, no to raczej już będę chyba za stary i Wy chyba też, bo jeśli mają znowu wydać grę za 10 albo za 15 lat, no to przepraszam bardzo, to my będziemy już siwi, starzy i w ogóle nie będzie chciało nam się grać, prawda? No to jest chyba ostatnia GTA w moim życiu, ale jest mimo wszystko na tyle to ważna gra, że to, no to trzeba ograć i nie da się gry pokazać, całej gry, olbrzymiej gry w 20 minut, gdy zazwyczaj tyle trwają moje odcinki, prawda? Więc do tego na pewno wrócimy, będą takie live streamy na moim kanale i myślę, że nawet może codziennie, bo to też myślę, że jest na tyle ważna gra, że nie można odpuszczać jej i na przykład grać raz w tygodniu, bo to wtedy będzie się w nią też grało chyba z 10 czy 15 lat, żeby wszystko odkryć. I liczę na to, że różne ciekawostki i sekrety będziemy z tą grą odkrywać, bo easter eggów Rockstar zawsze dużo zamieszczał właśnie w swoich grach. Także na dzisiaj to wszystko, ale myślę, że jeśli chodzi o takie celebrowanie 10 lat, to nie zamknę się z tym tutaj na tym jednym filmie, nie skończy się to na jednym filmie. Myślę, że będę starał się teraz też przez najbliższe tygodnie, czy może nawet miesiące, to też jeszcze sobie tutaj pomyślę, rozważę. Wracać być może do niektórych gier, które już na moim kanale były, lub właśnie wspominać i jakieś fragmenty z archiwum mojego kanału tutaj pokazywać. Coś wymyślę, na pewno wiecie, że jestem kreatywny i coś ciekawego tutaj wymyślę. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za te 10 lat, że jesteście ze mną, za to, że mnie wspieracie, za to, że mnie tak bardzo właśnie tutaj też chcieliście pomóc przy rozwoju kanału i duchowo, i właśnie różnymi prezentami, różnymi właśnie rzeczami. No i za to, że udostępniacie moje filmy. Ten też film bardzo mi będzie miło, jeśli udostępnicie wszędzie na social mediach. No i do następnego. Spotykamy się w kolejny weekend, w sobotę o 9:00. I dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Syrenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego Poloneza Karo Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych. Wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów. Na przykład DeLorean z Powrotu do Przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTubie. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retro Press, ratujemy Polonezy.